Miej mi spać. Miej mi spać, ale nie mogę, po prostu nie mogę w to wierzyć. A co ty? Przepraszam, dobra, masz, kładź się. Nie mogę w to wierzyć, autentycznie, że taka historia mnie spotkała. Metkitu. Siemano, rozkminiacze. Muszę się rozkminić mojego kutasa, kurwa, co najwyżej. No, do rozkminiacza mam daleko, ale to szczegół. Najlepszy jest rozkminiacz. Rozkminiacz z kartelu. Rozkminiacz z kartelu. Ja nie mogę w to wierzyć, kurwa, się z takimi... z takimi osobistościami, kurwa, nie spotykam, bo to po pierwsze grozi puchą, przypałem, lipą jak skurwysyn i w promocji wstydu, co nie miara. No tak, no bo kurwa, wszystko normalne, że z kim się zadajesz, taki się stajesz, kurwa, co mam się wracać do epoki kamienia upanego. No, ja stronię od słabych rzeczy, słabej jakości rzeczy, słabej jakości osób. I każdy sobie może uważać, co chce za słuszne w swoim mniemaniu. I uważam, że elegancja i szyk przede wszystkim. Poczytajcie trochę książek. Ja czytam ją drugi raz, naprawdę. Tylko, że teraz jak czytać, mi się nie chce jej czytać jak wcześniej, ale za pierwszym razem czytam ją z ogromnym zainteresowaniem. Tak samo czytam ludzi. I niektórych tak czytam, że przekładam pierwszą stronę, jeśli się dalej nie chce czytać. Ale i oglądam filmy z nią, z tą dziewczyną, którą tak kurwa pokochałem. Za bardzo aż. Ja nie mogę spać, kurwa, przez nią z kitu. Naprawdę nie mogę spać. Gdzie już powinienem dawno spać, bo jutro z samego rana dymam na odróbki. Później, no niestety, ciężkie czasy. No to przez tych kurwa właśnie rozkminiaczy wszystkich. Tak. Rozkminiaczy mi załatwili. No, przecież ja normalnie byłem zgłoszony ostatnio, że wyjeżdżam samochodem takim i takim. O, i dobrze, że panowie zobaczyli, że jestem dobrym kierowcą, nie było dużego ruchu i... Sprawa niebawem się odbędzie, tak? Normalnie strzał poszedł z kapiszona. Taki, że to jest historia. O Jezu. Co za dziewczynka tu leży pod kocykiem? Tatusia oczką w głowie. Tak. Tak, mordulka. No, także... Naprawdę większy respekt mam do tego zwierzęcia, bo ono jest, no nie przestaje mi zaskakiwać, jest tak mądry zwierzak, a jak się mówi, zresztą nie od wczoraj, jaki pan taki kram, tak? Kurde ty moja kochana perełeczko, jesteś taka bystra, że zawstydzasz pieski. Tak, właśnie zawstydza pieski i ich właścicieli również też. No bo tak właśnie jest, że jak się mówiło wcześniej, jaki pan taki kram. I zwierzęta czerpią mądrości od nas właśnie, kochani właściciele czworonogów i zwierzoluby, od nas właśnie. To jest to emocje, nic poza tym, nie znają słów. Nie czytają, nie piszą. Czują, po prostu czują. A co wy czujecie? Ja widzę, że czujecie tyle, co zjecie niektórzy. To oczywiście do hejtów, których serdecznie pozdrawia z Dubaju, w Hrabach zawsze. I nie wiem, co się nagrywa, 4 minuty, dobra, jeszcze parę sekund. To tyle czujecie właśnie i o jest, zbliża się prosto z kartelu sekunda zwłaszcza nie poszło.
Bez gazika. Ale kurwa jajca mam, ja pierdolę. Ja nie mówię, to wierzyć, że tyle takich dziwnych osób staje na mojej drodze. I kurwa, i co oni sobie myślą, że co? Wiecie co, kurwa, że tu będzie zieli papą? Nie, tu będzie sikalafon, kurwa. Balasy, bo kurwa, już jestem daleko, daleko przed wami i nie mam zamiaru się cofać do was, kurwa, po to tylko, żeby wymieniać jakieś słowne, kurwa, niekoniecznie mądre rzeczy, bo do niektórych, kurwa, nawet referat nie dociera. Mało tego, że argumenty nie docierają, to jest, kurwa, jeszcze, to jest takie, kurwa, dążenie do wpierdolenia komuś na siłę, że inaczej jest niż jest. No, no całe szczęście do przytomny świat należy, a wy możecie z tej strony wziąć, kurwa, strzekać, jak jedzie karawana. No, karawana jedzie, psy strzekają. No, umarł król, nie żyje król i to tyle. No, słuchawka mi wypadła, kurwa, kontakt z bazą ujebany. Halo, halo? Halo, Leute, herzlich willkommen. Jarek władał, kurwa, 45 językami. To był geniusz. Wielu geniuszy spotkałem na swojej drodze. Nigdy nie mówiłem, że jestem mądry, bo nie jestem. Jak była taka możliwość, to pokazywałem to, że na przykład potrafię zdominować Jarka. Zdominować BDSM. Tak, że no tak na tyle go zdominowałem, że potrafię sobie palca w dupę włożyć i oni kurwa chcą mi stanąć mi na drodze i mnie zakręcić. Tak, była kiedyś sytuacja, że poległem w aferze. Poległem, ale kurwa lewizna mi wjechała i mnie zapierdolili na lewo i to tyle. I to kurwa każdy z normalnych chłopaków wiedział i co powiedzieli, co nie wiedzieli, co zrobić. Od razu, że powinienem to zrobić, to wtedy za dzieciaka, jak miałem te 14 czy 15 lat. No ale jak to się mówi, cierpiało jak się chciało, ale jak widać, nie wyszło mi to na złe, tylko na dobre. Ja absolutnie nie cierpię z tego powodu. Wręcz przeciwnie. Czuję się wyśmienicie. I zapierdala czas i życie, aby kurwa cały czas obcinacie kurwa ludzi i żyjecie czyimś życiem. Zobaczcie, jak zapierdala czas. I co ty kurwa przeżyjesz jeden z drugim? Bo ja to żyję jak 4 śmiertelników w ciągu dnia. No, a jak nie 5. U mnie kurwa czas nie znosi próżni. Nie można dać sobie zardzewieć. Starość nie radość. Młodość nie wieczność, ale przynajmniej jakoś trzeba godnie zejść z tego świata. I kurwa, co ty powiesz później na łożu śmierci? Że co? Lipa. Właśnie. Lipa. Całe kurwa twoje życie to jest lipa jeden z drugim. Wyjaśniacze kurwa. Bez argumentów. Kurwa, ja nie mogę tego słuchać, bo tego się nie da słuchać. Pierdolenia się nie da słuchać. I dużo osób powiedziało, jak jeden mąż. Osób myślących, z mózgiem, kurwa, czynnym, jak mało co, otwartym umysłem i głową trzeźwą powiedzieli. A nawet nie trzeźwą, to i tak trzeźwą. Bo są tacy ludzie, którzy mimo, że opierdolą dawki śmiertelne, to nie zmienia się ich stan umysłu absolutnie. W żadnej sytuacji nie ma wytłumaczenia, że ktoś jest pijany, kurwa. Jeszcze raz, kiedyś słyszałem, nie ma wytłumaczenia. Nawet jak jesteś pijany, to odpowiadasz za wszystko, co mówisz. Tak samo. I nie ma takiej, kurwa, opcji, żeby wjebać komuś przytomnemu lewiznę. Nie ma. Dobranoc.